1 grudnia, a co to oznacza? Tak, tak, zaczynamy serię Vlogmas na tym kanale. Jest to pierwsza seria na tym kanale Vlogmas, też z racji tego, że kanał istnieje dość krótko. W zeszłym roku na poprzednim kanale prowadziłam taką serię, no ona była bardzo króciutka, nie dodawałam codziennie filmików, więc w tym roku będzie się tutaj dużo działo, naprawdę będzie się dużo działo fajnych rzeczy w tym miesiącu. Zaraz Wam pokażę, jakie mam kalendarze adwentowe na ten rok, z czego się bardzo cieszę. Słuchajcie, kupiłam je jakieś 2 albo 3 tygodnie temu i naprawdę nie mogłam się doczekać, żeby już zacząć tę serię nagrywać i pokazywać Wam, co jest w tych kalendarzach. Jeśli chodzi o kalendarze, są to kalendarze kosmetyczne, zaraz Wam wszystko pokażę, wszystko opowiem o nich. No i tak, ja przed chwilą wstałam, jest dosyć dzisiaj pochmurno. Myślałam, że jak stanę, to śnieg będzie, tak jak w innych województwach. A tutaj nic, wczoraj tylko cały dzień padało, także u nas we Wrocławiu jeszcze śniegu nie ma. I co z takich rzeczy jeszcze, co u mnie? Jak widzicie, troszkę źle wyglądam, ponieważ no, trochę dzisiaj się gorzej czuję i ostatnio miałam problemy ze zdrowiem. Dlatego też filmiki czy posty na bloga pojawiają się sporadycznie, no bo ja też nie chcę po prostu robić tych rzeczy, kiedy wyglądam źle, kiedy się źle czuję, kiedy nie mam humoru. Po prostu chcę tutaj dla Was być z taką porządną dawką pozytywnej energii, jak również i na blogu. Na blogu ostatnio się pojawił jeden post, bardzo ciekawy, także możecie tutaj w opisie, zostawię Wam linka do bloga. No i tak, kochani, zaczynamy serię Vlogmas. Naprawdę nie mogłam się doczekać tego filmiku, tej serii. Nawet nie wiecie, jak się po prostu cieszę. Naprawdę tyle mi to sprawia radości. Pokój jako tako przygotowałam sobie do tych filmów, ale to nie są jeszcze wszystkie ozdoby. Większość mam popakowane w pudła na strychu, więc będę musiała... Podejrzewam, że w przyszłym tygodniu będziemy już ściągać te wszystkie ozdoby, ponieważ chcę tutaj z Wami na Vlogmasach ubrać choinkę. Także myślę, że będzie dosyć fajnie i myślę, że fajnie razem spędzimy ten czas i fajnie będziemy razem obliczać do świąt dni. Także mam nadzieję, że cieszycie się równie tak jak ja. No i kochani, co, nie przedłużając, może już pokażę Wam i troszkę powiem Wam o tych kalendarzach. Jak widzicie, są one dosyć bardzo ogromne. Czekajcie, to muszę jakoś tu położyć, ponieważ jeszcze siedzę sobie w łóżku. I nie wiem, dajcie znać, czy odpowiada Wam takie otwieranie kalendarzy, takie bardziej pogadankowe, bo chciałabym tutaj troszkę do Was pogadać, ponieważ ja lubię rozmawiać. I po prostu taką mam w tym roku, taki mam pomysł na Vlogmas. Oczywiście nie zawsze one będą takie same, wiadomo, nie chcę robić nic nudnego. Będzie się naprawdę dużo fajnych rzeczy działo, także mam nadzieję, że będą Wam się podobać. I teraz przechodzimy, słuchajcie, do moich kalendarzy adwentowych. Więc słuchajcie, mam ich 2. Są to kalendarze adwentowe kosmetyczne, jak wcześniej powiedziałam. No i tak, pierwszy z nich to kalendarz z make-up wyłączony. Przepraszam, że tu patrzę, a mam podgląd, więc po prostu zerkam, czy łapie mi ostrość. Pierwszy to właśnie z Makeup Revolution i ja go kupiłam, słuchajcie, na stronie Minty Shop. Był jeszcze na stronie kosmetyki z Ameryki, ale gdy go chciałam kupić, był wyprzedany. Także myślę, że dostaniecie go jeszcze gdzieś. Dosyć szybko mi przyszła przesyłka, bo chyba w 2 dni. Także bardzo się cieszę, że go mam. I słuchajcie, on zawiera 25 produktów, czyli mamy o 1 więcej niż standardowo. W kalendarzach adwentowych 25 produktów. I słuchajcie, są produkty pełnowymiarowe. Czyli nie są to próbki, są to pełnowymiarowe produkty. I ja właśnie w tym roku postawiłam na takie rzeczy. Dlaczego? Ponieważ już jeśli inwestuję w to jakieś pieniądze, to szkoda mi po prostu tracić na jakieś bzdety, gdzie po prostu mogę mieć pełnowymiarowe produkty, co mi się po prostu bardziej
jakby opłaca, jakby miałabym oddzielnie kupić te wszystkie produkty, to wyniosło mnie to więcej niż koszt tego kalendarza. Jak widzicie, tutaj są pokazane kosmetyki również tu z tyłu, ale nie wiem, mam nadzieję, że widzicie, ale nie wiem, w który dzień co będzie. Jedyne co to wiem, gdzie jest paletka, bo jest to największy, zaraz zobaczycie w środku, po prostu największy ten kartonik, okienko, nie będzie okienko, więc tak się to właśnie prezentuje. Z przodu jest piękny, z taką różową, może ja to ściągnę, słuchajcie, to jest taka ochronka, z taką właśnie różowo-złotą piękną choinką. Naprawdę strasznie mi się podoba w tym roku kalendarz Make Up Revolution i muszę Wam szczerze powiedzieć, że te dwa kalendarze są moimi pierwszymi kalendarzami takimi kosmetycznymi, w ogóle innymi od czekoladek. Zawsze kupowałam czekoladki i w tamtym roku również miałam czekoladki, a w tym roku właśnie powiedziałam nie, chcę nagrać tę serię. Chcę nagrać tę serię na kanał, ponieważ ja sama lubię oglądać wygmasy i słuchajcie, właśnie jak wcześniej mówiłam, że te kalendarze kupiłam dosyć wcześnie, jakoś w połowie listopada, na moim Instagramie, słuchajcie, nawet było odliczanie do vlogmasów, także naprawdę nie mogłam się tego doczekać i słuchajcie, nawet oglądałam vlogmasy z tamtego roku, czy dwa lata wcześniej, bo po prostu tak się nie mogłam doczekać tej serii, także tak. No i słuchajcie, ten kalendarz akurat się otwiera w ten sposób, no i po otworzeniu mamy taką jakby książkę właśnie z tymi okienkami i tutaj widzicie, każdy dzień jest innym produktem. Kurczę, ten kalendarz jest taki duży, że mnie zakrywa. Co mogę jeszcze Wam o nim powiedzieć? No jak widzicie, to wiadomo tutaj, że takim bonusowym produktem 25 jest ta paletka, ponieważ no, jak wiemy, jest po prostu największa. Natomiast tutaj w reszcie nie wiem, co jest. Także jestem bardzo podekscytowana i zaraz otworzymy pierwsze okienko. A drugim, słuchajcie, kalendarzem, na który się zdecydowałam, jest kalendarz z Douglasa, ale jest to kalendarz ten taki, jak to nazywam, pudełkowy. Nie wybrałam tej drugiej wersji takiego prostokątnego kalendarza, ponieważ po prostu w sklepie była pojedyncza wersja otwarta. Po prostu mogliście zobaczyć, co jest w środku. I stwierdziłam, że wolę dołożyć kilka złotych i mieć kilka fajnych produktów pełnowymiarowych, które będę używać, a nie po prostu mieć jakieś próbki. Po prostu w tym roku podeszłam tak do tego, że nie chcę żadnych próbek, tylko chcę mieć po prostu produkty pełnowymiarowe. I jak widzicie, on właśnie z każdej strony ma okienka. Jeszcze nie otwierałam nawet tego kalendarza. Trochę mi, słuchajcie, w transporcie się poniszczył. Nie wiem, czy to zobaczycie, że na przykład tutaj dziesiątka jest lekko otwarta. Nic, no, nic z tym nie zrobię. Ale jestem podekscytowana, słuchajcie. Otwieramy. Się ściągnąć. I mamy kalendarz! Serio, nie mogę się doczekać, kiedy otworzę go. I słuchajcie, ta wersja również jest z kosmetykami, jak to wiadomo, Douglas. Są to douglasowskie kosmetyki. Są to kosmetyki typowo do wykonania makijażu oraz są tu lakiery. Nie wiem, czy słuchajcie, będę używać tych lakierów, ponieważ tutaj z tego, co pamiętam, słuchajcie, tu na dole macie wszystko wypisane i skład każdego produktu i co jest w poszczególnym dniu. Jedyne co wiem, co się kryje pod dziesiątką, ale tego Wam nie zdradzę. Sami się o tym przekonamy 10 grudnia. I słuchajcie, no może zaczniemy już otwierać tą jedynkę. Ja właśnie szukam jedyneczki i słuchajcie, znaleźć nie mogę.
Jest, mam jedyneczkę. Słuchajcie, jedynka jest koło dziesiątki. Jedyneczkę mamy tutaj. Nie wiem, czy to zobaczycie. Ja musiałam, słuchajcie, włączyć lampę, żeby trochę jaśniej było, bo mówię, że dzisiaj jest pochmurno. Pomimo tego, że mam włączone i światło, i lampki, i wszystko, to jest ciemno. Okej, kochani, więc otwieramy. Jezu, taka jestem podesłana. Słuchajcie, zawsze oglądałam vlogmasy u innych dziewczyn na YouTubie. To właśnie zawsze mi się marzyło, żeby nagrywać takie filmy i żeby otwierać właśnie ten kalendarz adwentowy. Także w końcu moje marzenie się spełniło i to jest po prostu niesamowite. I słuchajcie, co tutaj mamy? Myślałam, że może coś będzie napisane. Okej. Nic nie ma napisanego. Chowamy z powrotem. Odkładam. I słuchajcie, sprawdzamy, co to za produkt. I słuchajcie, jest to produkt Douglasowski. Felt Tip Eyeliner. Ciekawa tego produktu, ponieważ jeśli mi śledzicie na Instagramie, a jeśli nie, to zapraszam. Ja bardzo lubię robić sobie kreski na oczach i po prostu nie mogę tego otworzyć. I bardzo często robię sobie kreski na oczach, czy to eyelinerem takim w żelu nakładam na pędzelek, czy cieniami, ale właśnie jestem tego ciekawa, tego eyelinera w pisaku, ponieważ jest to bardzo wygodne rozwiązanie, jeśli chodzi o kreski. Kiedyś mogę Wam nagrać filmik, albo we vlogmasach, słuchajcie, Wam pokażę, ale tu muszę mieć trochę więcej czasu na te kreski, ponieważ no nie jest to szybka sprawa. Słuchajcie, nie mogę tego otworzyć, no nie. Czemu? Nie mogę. I słuchajcie, zrobiłam sobie kilka dni temu nowe paznokcie. Jak widzicie, są takie funkcjowe, już mi jeden troszkę się złamał, ale mam nadzieję, że tego nie widać. Funkcjowe i króciutkie. Mam króciutkie, słuchajcie, paznokcie, ponieważ stwierdziłam, że po prostu będę mogła dłużej je nosić. A ostatnio, słuchajcie, miałam swoje paznokcie takie pudrowo-różowe, mogliście je zobaczyć w ostatnich filmach. Okej, coś idzie. Miałam te paznokcie jakieś 5-6 tygodni, więc to naprawdę było bardzo długo. One były tak długie, słuchajcie, że ja już nic nie mogłam nimi zrobić. I tylko się po prostu denerwowałam. Okej, będzie do wyrzucenia. Więc jest to taki eyeliner. Ja mam nadzieję, że tu coś zobaczycie. Zawsze wącham produkty. Ma taki delikatny zapach, nie wiem, taki trochę wchodzący pod coś słodkiego. Jego końcówka wygląda tak i zaraz zobaczymy. O! Jest taki bardzo żelowy. Jestem bardzo ciekawa, jak się będzie nim kreski malowało, ponieważ no nie wygląda, słuchajcie, to źle. Jestem naprawdę zaskoczona. Nigdy w ogóle nie miałam żadnych produktów z Douglasa, ponieważ no, w tym roku się zdecydowałam na Douglasa. Był też kalendarz adwentowy z Sephory, ale tam nie było, z tego co pamiętam, tylu produktów do makijażu, a ja mam fisia na tym punkcie. Bardzo lubię eksperymentować z makijażem i też ostatnio bardzo dużo osób ja maluję, albo siebie maluję sama, także eyeliner mi się przyda. I teraz słuchajcie, Makeup Revolution, już drugi kalendarz. Ale słuchajcie, strasznie mi się podoba ten eyeliner. Może dzisiaj kreski sobie zrobię, chociaż nigdzie się nie wybieram. Mamy piątek i tak, nie poszłam do szkoły. Jak wcześniej powiedziałam, coś mi nawet zdrętwia, słuchajcie. Wcześniej powiedziałam, ja po prostu mam troszkę problemy ze zdrowiem i zostałam w domu.
ładny jest ten eyeliner. Chociaż myślałam, że on będzie taki bardziej czarny. On ma w sobie taką jakby troszkę nutkę transparentu. Nie wiem, czy to zobaczycie. No i tak, przechodzimy do drugiego kalendarza. I otwieramy jedyneczkę. Generalnie jest bardzo dużo filmików na temat otwierania obu z tych kalendarzy. I ja się starałam ich nie oglądać. Naprawdę nie oglądałam tych, tych filmików, ponieważ po prostu chcę mieć niespodziankę. Tutaj mamy, słuchajcie, jedyneczkę. Więc jestem bardzo ciekawa. Nie wiem, jak to, słuchajcie, postawić, bo chcę, żebyście też widzieli. Mamy jedyneczkę. Mamy szminkę. O kurczę. O nie. Jestem w szoku. Słuchajcie, mogę dzisiaj normalnie makijaż wykonać. Eyeliner, kreseczki. Piękna szmineczka. I słuchajcie, jest to szmineczka w takim pięknym, takim miudziakowym odcieniu. Nie mogę powiedzieć, że to jest pudrowy róż. To bardziej wpada w taką brzoskwinkę. I chciałabym wam podać kolor tej pomadki. Ale chyba, słuchajcie, nie ma. Chyba jest to tylko taka wersja specjalnie zrobiona. Czemu mi tu coś pływa? Zaraz zobaczymy, co to jest, słuchajcie. Coś mi tu pływa. Normalnie, słuchajcie, mam bąbelka. Nie zobaczycie chyba tego. No nie wiem. I wydaje mi się, że jest to po prostu zrobiona taka seria specjalnie do tych kalendarzy adwentowych. Wygląda ona tak. Przepraszam, jeśli się nie patrzę czasami w kamerę. Okej. Jesteście gotowi? Jest to taki... wchodzący kolor. Jestem bardzo ciekawa tego kolorku, więc testujemy. O! Myślałam, słuchajcie, że ona będzie bardziej nawilżająca, ale jest taka troszkę tępa w swoim nakładaniu. A nie ma ona matowego wykończenia, jest to bardziej takie właśnie delikatne nawilżenie ust. Ale myślałam, słuchajcie, że będzie bardziej miękka. Ale kolorek, słuchajcie, jest bardzo ładny, już wam pokazuję. Jest to taki kolor takiej brzoskwinki. Bardzo mi się podoba ten kolor. Lubię w takich chodzić. I kurczę, cały czas mi tutaj pływa taki bąbelek. I ja nie wiem, słuchajcie, o co chodzi. Nawet nie zdołam wam tego pokazać. Nie podoba mi się to jedyne co. Ale kolor szminki jest bardzo ładny i myślę, że będę często w niej chodzić. Jeśli chodzi o eyeliner, to jestem bardzo miło, bardzo mile zaskoczona. Także takie dwa produkty w dzisiejszych kalendarzach adwentowych. Jej! Naprawdę strasznie się cieszę, że to już i po prostu strasznie się cieszę, jak wcześniej powiedziałam. Po prostu moim marzeniem było nagrywać tą serię i otwierać te kalendarze. A, strasznie się cieszę. Okej, kochani, więc ja teraz się zbiorę. Zjem sobie śniadanko. I chyba pójdę umyć włosy, bo mam dzisiaj takiego pudelka. I może coś jeszcze fajnego wam dzisiaj ciekawego pokażę. Także lecę na śniadanko. Chciałam wam pokazać mój outfit na dziś, ponieważ stwierdziłam, że codziennie będę wam pokazać, co jestem ubrana. I słuchajcie, dzisiaj jestem ubrana w dresy. Jest to taki kombinezon jednoczęściowy, taki w kolorze brzoskwini. Tutaj na dole też są wiązane nogawki. Jak widzicie, mam śliczne skarpetki,
w gwiazdeczki. Ja już normalnie czuję święta. I słuchajcie, ja te skarpetki kupiłam sobie w Pepco. Strasznie mi się spodobały. Śliczne są po prostu, tak urocze. Nie wiem, czy zauważycie, tutaj są też takie złote gwiazdeczki. Także taki mam outfit na dziś. Ten kombinezon ma też tutaj kapturek. Także jak będzie mi jeszcze bardziej zimno, to mogę sobie założyć kaptur i będzie mi po prostu cieplutko. Także tak, ja teraz siadam trochę się pouczyć, ponieważ troszkę długo mnie nie było w szkole i też mam, po prostu mam zaległości i chcę je sobie zrobić. I może jeszcze coś Wam dzisiaj ciekawego pokażę. Naprawdę nie wiem, słuchajcie. Dla mnie to jest taka nowość, nagrywać takiego daily vloga i to codziennie, więc mam w planach, słuchajcie, wypisane już rzeczy, które chcę Wam pokazać na vlogmasie. Mam taką listę zrobioną, co bym chciała Wam pokazać w tych vlogmasach. O, postawię Was tutaj. Stój, statyw, stój. I mam nadzieję, że uda mi się to zrobić, ponieważ wymyśliłam dosyć fajne rzeczy na filmiki. Także tak. Widzicie, moje włosy wróciły do normalnego stanu. Już nie jestem pudelkiem takim jak rano. Związałam sobie rano włosy, bo naprawdę miałam tak. Właśnie nie wiem, co było z tymi włosami. Nie wiem, może przesuszone. Miałam teraz sobie dałam taką inną odżywkę nawilżającą. I po prostu widzę, że te włosy są lepsze. Po prostu no, lepiej wyglądają. I teraz będę sobie siedzieć. Jeszcze nie wiem, jakiego przedmiotu będę się uczyć. Wziąłam tutaj książki, przyniosłam sobie. Nie wiem, ja jakoś nie lubię uczyć się przy biurku. Zawsze muszę na łóżku siedzieć, mi jest wygodniej. I mówię, no po prostu, no nie wiem, dlaczego ja tak mam. Dajcie znać, może wy też tak macie, że lubicie się uczyć po prostu w łóżku. Jeśli mam być szczera, słuchajcie, to chyba dzisiaj już nic wam nie pokażę. Już jest dosyć późno. Jak mówiłam, dzisiaj